dowód na to, kto jest największym śpiochem w rodzinie. Prawie 10:00, śniadanie do 10:30. My z Angeliką już ustaliśmy. A księżniczka z pomalowanymi paznokciami jeszcze niestety śpi. Was też tak budzili? Bez żadnych skrupułów? Szkoła woła, albo dziadek mówił, chyba Ania do mnie mówiła, po łódka wstać, koniom wody dać, ja tu trąbię pół godziny, a wy śpicie skór. Tak mówiła do ciebie? No, ale chyba nie klnęła, nie pamiętam. Ojeś. Ciuciu jest. Ciuciu jest. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, zaczynamy kolejny vlog i zaczynamy go po 5 czy tam 4 dniach nienagrywania, a to na ten trip u mnie to bardzo długo, ale widzieliście u Angeliki. Angelika pojechała do Warszawy, wzięliśmy tylko jeden aparat, mamy już dwa te same aparaty, ale na wyjazd postanowiliśmy, że weźmiemy tylko jeden. Czy to był błąd? Nie, bo ten aparat jest duży, jest drogi, bać się o niego cały czas, zresztą wiecie, że mamy złe doświadczenia, więc jeden aparat na naszą dwójkę zdecydowanie wystarczy, no ale w tym wypadku niestety nie miałem aparatu, a nienawidzę nagrywać telefonem. Naprawdę, raz spróbowałem, drugi raz spróbowałem, w Miami też spróbowałem, nie czuję klimatu, nie widzę się, więc dlatego nie nagrywałem, ale już jestem. Jesteśmy w Barcelonie, ja wczoraj byłem u barbera. Świetnie było, ponieważ to nie było tylko ścinanie włosów, broda, tylko to były maseczki, jakieś nakładanie kwasów, jakiś taki pakiet wykupiłem, że naprawdę gorące ręczniki, że naprawdę fajnie się czułem. Dodatkowo okazało się, że mój barber po 10 minutach rozmawiania po angielsku okazało się, że jest Ukraińcem, mieszkał 7 lat w Warszawie, także już sobie porozmawialiśmy o Warszawie, gdzie pracował, co robił. Angelika poleciała do Polski, my z Charlie pojechaliśmy do Saint-Tropez, przeżyliśmy tam dwa bardzo fajne dni na super hotelu, w super basenie, dodatkowo wychodziliśmy na miasto, koncerty grały, no mega było, naprawdę, więc postanowiłem, skoro nie każdy z YouTube'a ma Instagrama, albo nie śledzi, albo nie ogląda, to teraz taką krótką 20-30 sekundową sklejkę stories, jakie dodałem z Saint-Tropez, bo było naprawdę fajnie. No i to wszystko z takich aktualizacji, koniec gadania, zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. My jesteśmy w Barcelonie, zaczynamy kolejny dzień w Barcelonie, już nasz trzeci. Zaczynamy tego vloga za 3, 2, 1. Co to jest twoje śniadanko? No pięknie. Wszystko zjesz? Było blisko, piąteczka, piąteczka. Chciałbym właśnie pokazać, jak bardzo, jaki wysoki poziom ignorancji wobec mnie ma moja żona. Otóż oglądaliście na vlogu z Barcelony, że była w Primarku, pokazywałaś koszulki? Tak. O, no to super. Ja, będąc przed Primarkiem, przez to, że lulałem Niunię, powiedziałem, że ja nie wchodzę, że ja ją uśpię i poczekam. Angelika, proszę, kup mi trzy białe koszulki, różne, żeby mieć na przykład serek, oversize, trzy białe koszulki, nie. Różny krój. I teraz kup mi trzy różne koszulki, tak było. Bo może nie każdy widział Angeliki vloga, to jest pierwsza, tu możecie nie widzieć, jest to wafelkowy, brązowy, nie? Beżowy. Coś takiego, beżowy i to jest okej. Myślałem sobie, że to przełamałaś, że ogólnie kupiłaś białe, ale to kupiłaś. Mówię, okay. Dobra, bardzo ładna. To jest pierwsza koszulka, trzy białe koszulki Miku. Pierwsza. Co to, to jest było? Druga biała koszulka, którą poprosiłem. No, co to było? A co to było? To ideo, co to przeszkadzał, tak mocno tupał? Co? Tak. Nie wiem, zaraz dowiemy się, zaraz to sprawdzimy. Także to jest druga biała koszulka, bardzo ładne, to prawda. I to, uwaga, jest trzecia biała koszulka, o którą poprosiłem moją żonę. Także ja wiedziałem, mówiła tak, że kupiłam przy Lakersów, kupiłam wafelkowe. Ja mówię, kurde, ile ona mi tych koszulek nakupiła. Tak myślałem, że trzy białe kupiłaś. Dodatkowo jeszcze to i szukam, potrzebuję białej. Gdzie jest ta biała koszulka? Nie ma za co.
Już pokazywałem na stories, pokaż księżniczko, pazurki swoje. Zobaczcie, jaką mam gwiazdę dla dorosłych. To się zmywa, czy nie? Nie. Nie zmywa się? I kto ci takie kupił? Mama. I pozwoliła ci? Kurde, ale fajne. Pokaż jeszcze raz, pokaż mi taką na rączce. Pokaż. Bardzo ładny, piękny. Zobaczcie, jaki jest w ogóle zestaw dziwny, mieszanka wybuchowa. To są pomalowane paznokcie, ładnie. Pokaż oczko. Tutaj mamy, nie wiem, czy widać limo. Widać limo? Uderzyłaś się? Powiedz, jak to zrobiłaś. Pokaż jeszcze raz. O tak? Walnęłaś. Tu limo. I Andrzejka jest mega zadowolona z tego, jak opiekowałem się Charlie, jak zwykle. Ona wie, że może... Tak, tak. Ona wie, że może na mnie liczyć. Ale jedno, co źle zrobiłem, to nie kremowałem Charlie buzi i podobno, no już teraz po dwóch dniach kremowania to jest lepiej, ale miała taką strasznie suchą skórkę, taką starą, prawda? Nie kremowaliśmy się, co? Popatrz, jakie są ptaki. No ładne. Ile jest na budziku? Tak. 12,6. 12 kilogramów. No, zobaczymy. Ja ważyłem 85, ale już przeszedłem na redukcję. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Kilogram aparat jeszcze. 84,5. Odjąć aparat. 83,5. Półtora kilo mniej. Brawo. Ja nie idę na basen. Czemu? No nie, chce mi się jakoś. Chyba, że mnie przytulisz mocno. Zamknął na basen? Tak. No to jak mnie mocno przytulisz, to... I zamknął ciebie. Zamknął cię? Za co mnie zamknął? To już znamy na basen. A za co mnie zamknął? Aj! I kocham cię, tatku! Krzyczysz. Kocham cię, tatku! Idziemy na basen. Zuzia! Lalka nie duża! I na dobra! Y si tú quieres te pone a buscar como tú lo mueves a pa pam pam haciendo locura en la mañana si alguien te pregunta no apasiona solo amaneciste en mi cama dale bésame ven y atrás. Jesteś jedynym dzieckiem, który nie ma rękawków tutaj. Ja nie mam już rękawków, no. Ale już jestem długa. Tu jestem długa, jesteś długa, dlatego nie masz rękawków? Możliwe. No popatrz. No ja widzę, no. Ty jesteś długa, masz paznokcie pomalowane. Już w ogóle, ty nie wiem. Miałaś jeden dzień rękawki, więc to zdecydowanie wystarczy, prawda? No widzę, widzę. O Jezu. Po baseniku, zimno czy ciepło? Zimno. Idziemy się szybko przebierać i wychodzimy, bo już jesteśmy 20 minut po godzinie. No wychodzimy z hotelu, bo już musimy opuścić. Do 12 mieliśmy. A trochę sobie przedłużyliśmy, żeby się pobawić. Taką kosmetyczkę mam, która fajna? Myszka Miki, ty lubisz. I kupiłam ci taki kubek fajny. A ja, słuchaj, wczoraj montowałam film i mówię na tym filmie u mnie we vlogu, że jest taka butelka. Elkanto, oglądałyśmy. Jest taka butelka różowo-fioletowa, no. I druga była taka zielona. I mówię, ale pewnie Charlie bardziej ta się podoba. A mnie mówi: i co, kupiłaś mi tą różową? I ja mówię: tak, to dobrze, bo ta druga mi się nie podoba. Tak powiedziała, naprawdę? Ja byłam w szoku takim, prawda? Tak powiedziałaś. Właśnie popełniłem wielki błąd, ponieważ ostatnio na Angelikę czekałem półtorej godziny na dworze, jak była w Primarku, a dzisiaj ja potrzebuję spodenek i koszulki, no bo chcę białą koszulkę. Jeszcze powiedziała, że są codziennie inne rzeczy w Primarku, ale nie będziemy godziny siedzieć, na pewno. Potwierdź tylko, że nie będziemy godziny siedzieć. No nie. Nie potwierdzasz, czy... Potwierdzam, taka o. No ładna, ładna. Dobra, to jest Tweety. To wszystko dla Niuni? Nie, to dla mnie. Znaczy, no wiem, no mówię. Takie spodenki sobie kupiłam. Patrz dalej, to dla Niuni. Podoba się? Bardzo ładne. Zobacz, jaka sukienka. Co ty tam znalazłaś? Już coś się spodobało innego. Pokaż. Słuchajcie. Pokaż, co to jest. Kurde. Co to? Banana. Zobacz, nie, jeszcze taka sukieneczka, mama. Fajna. To ja, wiesz, postaci. No to o, masz jeszcze drugi cukierek. Chcesz cukierka jeszcze jednego? To zaraz, zejdź i poczekaj chwileczkę. A możesz telefon? Co? O, takie ci kupiłam jeszcze gumki. Już wychodzimy z hotelu, bo musimy już go opuścić, ale postanowiłem, że pojedziemy jeszcze na jedzenie, mimo że niedawno śniadanie jedliśmy, ale ja już jestem głodny. Ja też.
Tak, jesteśmy głodni. I dlaczego mówimy, dlaczego o tym wspominam? Bo normalnie już bym nie wspomniał, do jakiej restauracji idziemy. Ale idziemy do restauracji słynnej z tego, z tapasów. Będąc w Hiszpanii i chodząc do restauracji, oczywiście hiszpańska kuchnia, paella fajnie, ale trzeba koniecznie pójść na piwo, na małe piwo. Jezu, tak! Ja jestem fanem piwa! Po hiszpańsku una caña. Caña, czyli malutkie piwko. Pamiętam z hiszpańskiego, Magda, jeśli źle mówię, to powiedz, bo cerveza to piwo, a una caña mówi się w potocznym języku, jak chcesz piweczko małe. Idziemy tam, weźmiemy tapasiki, słynne tapasiki hiszpańskie, weźmiemy sobie zimne piwko i tak, żono, zaczniemy dzień. Musisz sprawdzić krewetek tam. Ja już jestem trzeci dzień czy czwarty w Barcelonie, to ja to ogarniam. Już postanowiłem z chłopakami w ogóle, że za 2-3 tygodnie tutaj jedziemy, bo coroczny wyjazd przed nami. I nie Madryt w tym roku, tylko postanowiliśmy, że będzie właśnie Barcelona. I jest niespodzianka i... No nie, no to babcia Danusia pełną gębą to jest. Pokaż rolę, prawda? To jest babcia Danusia 100%. Korale, pierścionki, pokaż pierścionki. Pierścionki, pazurki. Wszystko, och, korale, wszystko pięknie. Nastąpiła mała kolizja, wywrotka w garażu. Boli bardzo. Bo kto nie zdarł, kochanie, kolan w życiu? Fajnie, tą główną, Elzę. Wow, pokaż tacie. No fajna, fajna, widzę. Daj mamunia naklei. Boże, bidulo moja. Ojej, pięknie. A na drugie też chcesz? Kolanaczek. Pięknie, nie boli już? Nie. A my niestety mamy coraz więcej rzeczy. Angelika przywiozła nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć po co. Całą walizkę dużą, dwa razy większą niż tą, co mieliśmy, ubrań pełną, bo jeśli mielibyśmy miejsce do schowania, to okej. Ludzie, okay. Ludzie! Mam tylko 4 sukienki do ubrania tam. Ten bagażnik coraz wydaje się coraz mniejszy. Bagaży coraz więcej, bo nawet przybyła wielka walizka, już się nie mieściliśmy, widzieliście przed wyjazdem do Polski. Ja mam na to plan, co z tym zrobię. Okej, duża walizka doszła i doszła cała wielka reklamówka z Primarku. Ale Andrzejka ma plan. Znowu dała radę. Nie rozumiem, jak to jest zrobione. Albo to się ten samochód powiększa, albo rzeczy się kurczą. Jedziemy jeść. Luka właśnie wrócił się na recepcję, dlatego że wszystko mieliśmy już zapakowane, chcieliśmy wyjeżdżać, a nie ma, słuchajcie, iPada Charlie, więc pobiegł na recepcję, poprosił o kartę do naszego pokoju i mam nadzieję, że ten tablet tam gdzieś jest w pokoju, bo no to jest jej pierwszy tablecik, pierwszy iPadzik, no i szkoda, poza tym, wiecie, on no, trochę kosztował, no i co, teraz mielibyśmy nowe kupować, więc mam nadzieję, że się znajdzie. Jak się nie znajdzie, to naprawdę będziemy musieli chyba kupić, bo no to jest duże udogodnienie. Ona i tak za dużo nie siedzi na tym tablecie, ale wiecie, na przykład jak musimy coś nagrać albo powiedzieć, to wtedy jej dajemy, albo po prostu jak chce obejrzeć bajkę, to wtedy też ma w trasie, to jest super sprawa. No, jesteśmy w trasie, więc przekichane. Dym, 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 dym. Boże, dzięki Bogu. Kochaczu. Widzisz? Ile zobacz, co tata ma w ręce. Zobacz, proszę bardzo. Robuzie, ty. Proszę bardzo, trzymaj. Zniosłem się na wyżyny hiszpańskiego, wszedłem tam na piętro, na szczęście była ta cała obsługa Hałski i mówię, że zgubiłem, że muszę wejść, a ona, że nie mogę. O kurde, niby dobra. Niby dobre zabezpieczenie. No to proszę, nie? No bardzo dobrze, to może niech pani wejdzie. I ona wchodzi, i wchodzi, wychodzi i mówi: mam, jest w szafie. Tak dobrze powiedziałam. W szafie. Ty powiedziałeś, ona w szafie, tam się chowała w szafie cały czas. Nie wiem, jak ona się tam schowała. I pani mówi: ale nie mogę ci dać, musisz na recepcję. Widzisz, ty łobuzi. Fiona, mamy tableta, mamy, jesteśmy pierdoły, ale mamy szczęście. Zgubimy, ale zawsze znajdziemy, nie, Fiona? Ale wiesz, że ja myślałam, że ona jest w samochodzie, a ona musiała go zabrać ze sobą wczoraj i ja nie widziałam go już. Nie widzieliśmy, jak zabiera, schowała w szafie. Pierdoła. Czekam z pikiem na Lukę. Takie dostałam tutaj polecenie. Mam usiąść, zamówić dwa małe piwa i czekać na niego, bo on poszedł na spacer z Charlie. Kurczę, ja powiem wam, że totalnie nie mogę jej jakoś uśpić. Uśpić czy uspać w końcu? Uśpić chyba. Nie mogę jej uśpić. Ona woli z tatą, ona jest bardziej posłuszna wtedy, więc ja czekam. Mówiliście, że już coś do jedzenia, bo tutaj przyszliśmy na takie małe tapasiki, ale nie mogę podobno. Podobno Luka ma zamówić i mamy wtedy razem czekać na to jedzenie. Kup mi białe koszulki, teraz usiądź w miejscu, gdzie byłem wczoraj. No prawie, ja byłem tutaj, a Angelika usiadła
twarzy tutaj, ale też bym się pomylił. Wprost, dla mnie to cały ogródek to jest jeden ogródek. Skąd mogę wiedzieć, że to jest jeden? Ja od 5 minut tutaj siedzę i też nie ogarnąłem, no także właśnie. Także tutaj wypijemy tylko piwko, bo ja chcę je zjeść u sąsiadów. Ja chciałam zjeść przed wypiciem, to się drinka. No trudno. Tak wylatuje. Jak ty wygrałeś, to muszę do końca? No musisz. Dawaj, jak Angelina. Jak Angelina. Ja już ponad rok trenuję na mimozie, tak wiesz, że jednym haustem, więc... Ja nie umiem nic napić na raz. Usiądź obok, zamów, a ja dopiję. Nie, to ja idę tam, bo w ogóle ten mi się stolik nie podoba. Tam pójdę dalej, dobra? Za nami. To pa. Pa. Zapłacę za piwo i dojdę. Dobrze, tylko przyjdź. Tylko przyjdź. No, a ja sobie usiądę tutaj. Jestem w drugim lokalu. Póki nie wypijesz tego piwa, będziesz tam siedzieć. Nie, dopóki nie wypijesz tego piwa, nie możesz się ruszyć. No dobra. I tutaj mieliśmy pierwotnie właśnie zjeść. Czy to jest jasne? No, poza kartą i kuchnią. A chyba słabo zaparkowaliśmy, wiesz? To jest wejście do czegoś? No, chyba tak wygląda, domofon jest. Jesteśmy w dobrym miejscu w końcu. I tak, koleżanko, zamawiamy, słuchaj. Dawaj. Tortilla de patatas. Tortilla, ja nie lubię ziemniaków. Ale pyszne jest, musisz to spróbować. Jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy w Barcelonie. Dawaj. Tapasy. Wczoraj byliśmy w ogóle w restauracji wieczorem, wzięliśmy jakieś paeje. Byliśmy nad morzem. Nad morzem, tatara, słabe. Warszawa, ogólnie Polska, ale Warszawa robi dużo lepszą kuchnię. Hiszpańską? Każdego kraju. No. Nie wiem, skąd jest pizza albo burgery, Stany? Pizza jest z Włoch. No ale taka mówię, wiesz, taka... Pizza amerykańska jest z Ameryki. Tak, dokładnie. Wszystko lepsze jest w Warszawie, czy w Polsce, w Warszawie. Hiszpańska tak samo, ale... Dobra, no co tu jest? Hamon? Ja bym chciała te wszystkie szynki. Nie, ja ci już mówię, co bierzemy. Dawaj, dawaj. Nie, jest git, fajnie. Bierzemy tak, bierzemy tortilla de patatas, bierzemy gazpacho, zupkę, okay, taką zimną. Bierzemy oczywiście z krewetki. Były tutaj dwa dni temu najlepsze krewetki, jakie jadłem w życiu. Naprawdę przepyszne. I do tego możemy wziąć... Ośmiornicę. Ale ja widziałam przed chwilą, że coś pani nie zjadła, tak? Mówię, była 16-letnia dziewczynka, więc może wiesz. Dobra, może... bierzemy ośmiornicę, koniecznie. Tak, i tu mam jeszcze bruschetty, jakbyśmy chcieli. Bierzemy. My tu w ogóle już przychodzimy któryś raz i to jest restauracja, tak szybko rzucę, żeby nie nagrywać ludzi, to jest restauracja, którą ja polecam. Widzicie, ile jest ludzi, a to jest restauracja, do której zaprowadziła mnie Angelika. Tak się pana, macie jakiś chleb tutaj? Ale zamówiliśmy tyle jedzenia. Macie jakiś chleb, żeby zjeść przede wszystkim, bo jestem bardzo głodna, no i już macie wystarczające jedzenie. Ja mówię, czyli nie macie chleba? Mamy. Zaśmiałem się z panem, powiedziałem, że uczę się hiszpańskiego i jest coś podobnego do kurczaka. Mogę tylko tyle powiem. Co ja usłyszałam? Chichrają się oboje. Luka mówi, że pul... Ale mówiłem po hiszpańsku? Dobrze, dobrze, po hiszpańsku, ale mówi pollo, it's chicken, yes? Haha, I know also poja. I on zaczął się śmiać, przybijają sobie piątkę, ja siedzę jak gubek. Nie wiem, czy to jest dobra reklama dla mojej nauczycielki z hiszpańskiego, ale po prostu uczy mnie różnic, żebym się nie pomylił. Pollo to znaczy kurczak, poja to znaczy... Siurek, w takim sensie, wiesz. A myślałam, że kobiece. Nie. To siurek, tylko w negatywnym, w takim obscenicznym wydaniu. Gorzej. No dobra. Mamy tutaj właśnie ośmiornicę. May I please lemon to squeeze? Jezu, ile razy słyszeliście to zdanie? Na naszej podróży. Tutaj mam tortilla de patatas, naprawdę przepyszny hiszpański przysmak. To już mówiłem, anchoa, czekam jeszcze na wiele rzeczy. Jak gazpacho? Super. Tak? Ja zawsze jak dostaję w cateringu, to mi średnio smakuje, a tutaj może być dobre. Smakuje jak sok pomidorowy, ale taki dobry. Taki zimniutki jeszcze, nie? Bo to jest zupka robiona na chłodno. No i właśnie nie dokończyłem, ponieważ przyszedł do nas pan tutaj na stole. My już jesteśmy doświadczeni w stracie aparatu, jeszcze nawet takiego samego, ale położyliśmy sobie tutaj i mimo, że jest dużo bardzo ludzi, mimo, że siedzimy w dwójkę, mąż, żona, dużo ludzi po prostu, to pan powiedział, że nie ma problemu, żeby ludzie tutaj podbiegli i ukradli nam aparat, bo to się bardzo często tutaj zdarza, bardzo często, że są ludzie profesjonalistami, że przychodzą w ładnie ubranych koszulkach, jakiś tam Gucci na przykład, że są naprawdę ładnie ubrani, zagadują, jakieś tam normalne tematy, nie można się pomylić i wtedy zawsze działa jak w dwójkach, tak pan powiedział. I jak jeden zagaduje,
to drugi nie ma problemu, że pyk, chytnąć i uciec. Jest bardzo ważna chwila dla mnie, ponieważ zabrałem cię tutaj przede wszystkim dla tych krewetek. To jest ślimak? Nie, no krewetka. Nie? No. Po jedzeniu Charlie cały czas śpi i idziemy do tego Primarku. Ja bardzo się go boję, bo wiem jak Angelika lubi tam szaleć, ale ja potrzebuję, bo potrzebuję koszulek białych. Jakich? Białych. Różnych białych, wiecie, opalenizna, jestem na wakacjach, fajnie by było w białych koszulkach pośmigać. Oczywiście jedną z moich ulubionych się ta stanie, bo bardzo ładna. Zobaczcie, jak to jest, jak się wchodzi tam, są cztery piętra, jest dramat, ale ostatnio nie zdążyłam, bo tak jęczałeś, więc teraz zjedziesz jeszcze ze mną na sam dół, bo tam nie dotarłam. Koszulki, spodenki do pływania, bo już mam bardzo brudne, takie z piasku nawet, że się nie dopierają, więc potrzebuję czegoś nowego. Piżamki? Tak! No i zaczynamy. Wchodzę właśnie do Primarku, włączam stoper, 45 minut, obiecuję wam. No ładny, bardzo ładny, ciekawy. Wygląda jak w ogóle, wiesz, nie Primark, to Versace. I co, już tak? Że wzięłaś teraz już to? No. Dobrze, dobrze. Zobaczcie, jest zestresowana, powiedziałem 45 minut, dopiero minuta. Ale to czy to nie zaważy na tym, że będzie kupować bez głowy? A różowy? No też ładny. Nie, ale nie bierz, spokojnie. Dopiero minuta, Mysza, masz bardzo dużo czasu jeszcze. O nie, jeszcze druga tutaj zakupocholiczka się budzi. Nie jest dobrze, drodzy widzowie, nie jest dobrze. O Jezu! Tylko wstała, zobacz co jest. Ja mam... Nie no, nie wierzę, Charlie. Zobacz co, są pędzle z Barbie, nie będziesz mi zabierać, kupimy ci takie pędzle. Za ile tam kosztują one? Proszę. Nie wierzę, ona wstała 10 sekund temu. Ty jesteś córeczką mamusi, jednak. A co jest? No widzę co jest, wszystko jest fajne, ja widzę. Takie pędzle do malowania? Nie będziesz mi zabierać wtedy. A Niunia będzie miała swoje pędzle? O nie. O nie. Masz jakie lustro. Czuję się jak w odcinku, w którym mamy bardzo mało czasu i Angelika bierze wszystko, czego dotknie. To nie jest taki odcinek. To wcale nie jest taki odcinek. Nie wiem, dlaczego ona się tak nagrzała. W każdym razie Charlie też stała i mam prze... Anę. A się z mojej babci nabijałem. Pyta mnie Angelika, czy wziąć coś takiego na prezent. Ja mówię, nie, po co to? Angelika mówi, 3 euro. Ja mówię, to potrzebne. Maskę, znam takiego TikToka już. Maskę na głowę. Czepek. I wtedy całą śpisz aha. I na włosy to jest. Ja myślałem, że to podprysznic, żeby nie zamoczyć. To też, ale inaczej się wykorzystuje. Ale oczywiście w trakcie zakupów nie można zapomnieć o głodzie, nie można zapomnieć o zdrowiu. Mała przerwa na kreweteczki, tak? Mysza, idź szybko po worek, tam przy wyjściu jest taki duży koszyk. Zobacz, ludzie mają, żeby chować te rzeczy. Tyle szybko. Potrzebujemy? Szybko. No niestety znalazłem. Musimy na pewno coś przywieźć dla twojej siostry, dla mojej bratowej. I musimy, tak, dobrze, co dla niej? Piżamkę. Ale jaką? Z królikiem baksem, krótką, długą, chodź, ja ci pokażę co jest. Nie wiem, właśnie Nikola jest teraz w takim wieku, że jej się zmienia cały czas. To już nie jest do końca dziecko, stara, żeby wiesz... Mogę kupować sobie w Disneya, czy ona chce w Disneya? No właśnie, tu o tym właśnie nie myślę. Nie widziałam. Co sobie padną zęby. Tam była taka? A jak wypadną zęby, to co wtedy przychodzi? Kto przychodzi? Pieniążki daje, no. Już niedługo pewnie ciebie to czeka. Coś tak widzę. Tweety, Król Lew, Kukuś Puchatek. Nikolcia, jestem w Primarku. Wiesz co to za sklep? Taki, co zawsze piżamki kupowałam fajne. I chcemy ci kupić w Barcelonie. I pytanie, co chcesz? Bo jest tak, piżamka w Lilo i Stitch, Stitcha, taka niebieska. Jest Króla Lwa fioletowa. Jest taka różowo-czerwona z Tweetym, tym kaczorkiem. Są w myszki Miki. Jakie ty lubisz? Jakie lubisz postacie z Disneya? No fajne te kapciochy, ja już je widziałam. To jest tak, że jak byłam ostatnio, nie było tego mojego rozmiaru. Już jesteśmy jest? Dwa dni później, jest pełno esek, tu trzeba codziennie przychodzić. Na pewno widzi. Z takiej perspektywy podeszła tylko. Pokazałaś? A jeszcze coś chcę chyba pokazać. Coś w głowie się tli. A, widziałem. Po siebie kupiłam. Moje. Myślę, że nie widzi, wiesz, akurat z takiej perspektywy. Ja bym też chciał ten parasol wziąć. Fajny. Bardzo fajne. Bierzemy to? A ty oglądałeś bajkę Lilo i Stitch? Tak. Nie, chyba jeszcze nie oglądała. Oglądała? Oglądała na Disney. Nie, no bierzemy taki zestaw.
I jesteśmy razem i nas nie zmoczy deszczy? To już nie przeginaj, naprawdę, no jakby pokazuwa taka, o jaki zmęczony jestem, o Boże! Chcę powiedzieć i nigdy nie dostanę już pewnie współpracy z Primarkiem w Polsce, ale Primark polski w porównaniu do tego, w ogóle do innych krajów to jest... No nie, te są ogromne. Mi się w ogóle nie chce w Polsce do Primarku jeździć. To jest wszystko naprawdę. To jest normalne, że w kolejce do kasy kobieta się przebiera? Ty sprawdzasz teraz rozmiar, tak? Tak. Tak się robi? Nie wiem, czy tak się robi. Co ty ze żelki? Weź taką rolkę. Jaka jest rysunka? Czym ci mam pomóc i jak mam to zrobić? S czy M? M. Nie ma wózka. Wychodzimy, mamy zakupy, mamy dziecko, to najważniejsze. Nie mamy wózka. Ale z wózka ja wszystko wypakowywałam. Przy kasie, w ostatnim momencie. Musisz na sam dół tam znowu zjechać. I minus ile? Jeden. Ale ja nie wiem, czy on dalej jest tam. Dobra, dawaj. Znalazłem. Ważniejsze, że ciebie nie zostawiliśmy, tak, na to, to dobrze jeszcze o nas świadczy. Trochę razi mnie światło, ale postanowiłem, zatrzymaliśmy się na stacji, postanowiłem się nagrać. Otóż mamy bardzo długą trasę przed sobą, bo jest to 700 km i musimy to zrobić jednorazowo. Ze względu na to, że tak, już wyjechaliśmy z Barcelony, było fajnie, spędziliśmy tam w ogóle, ja na początku spędziłem 2 dni sam, 1,5 dnia sam, później z Angeliką 3 dni, więc naprawdę było fajnie. A przed nami długa trasa ze względu na to, co się dzieje we Francji teraz, ponieważ tak jak przyjechaliśmy Lazurowym Wybrzeżem i było fajnie, tam dosyć bezpiecznie jest, bo wiadomo, to są inne jednak rejony Francji, to wracamy, zaplanowaliśmy sobie powrót bardziej przez centrum, więc chcieliśmy jeszcze zacząć od Marsylii, czyli od wybrzeża, ale później pójść na Lyon, na inne kraje i tam przez Włochy dopiero przejechać po Francji. I niestety to wszystko legło w gruzach ze względu na to, że no wiecie, co się dzieje we Francji. Przeważnie dzieje się to w Paryżu, w Marsylii, w Lyonie, czyli te miejsca, które chcieliśmy odwiedzić. I jasno z Angeliką rozkminiliśmy to, że odkąd mamy Charlie, to jesteśmy dużo bardziej płochliwi, dużo bardziej bojaźliwi, bo może być byśmy pojechali zobaczyć, sprawdzić to, a jednak jak mamy w głowie, że może stać się coś Charlie, to od razu jesteśmy cykorami i ten pomysł odpada. Mruwa do mnie jeszcze napisał, że jego tiry, które przejeżdżają często przez Francję, nie nocują w Marsylii, a Marsylia była głównym celem naszej drogi jakby powrotnej. Marsylia była głównym naszym celem i opowiedział nam, że jego kierowcy starają się nie spać w centrum Marsylii, w Marsylii jako mieście, tylko gdzieś na uboczach, bo jest bardzo niebezpiecznie. Mówił nam nawet to, że gdzieś na rondach, zwyczajnych rondach w mieście, rzucają kamieniami po to, żeby samochód się zatrzymał i żeby go okraść, więc totalnie Francja, ta część Francji, centralna Francja nam nie leży, dlatego długa trasa przed nami, ponieważ chcemy przejechać całą Francję praktycznie bez zatrzymania się i dojechać do San Remo, do pierwszego takiego znanego miasta we Włoszech, czyli całą Francję omijamy, lecimy do San Remo, chyba że coś się wydarzy, już nie będę dał rady jechać i zatrzymamy się w Monaco, czyli około godziny 20 przed San Remo. Jeśli nie, cel San Remo, przejeżdżamy całą Francję, 7 godzin, 700 ponad kilometrów przed nami. Trzymajcie za nas kciuki.